Pierwszym punktem piątki Kaczyńskiego jest rozszerzenie programu 500+ również na pierwsze dziecko, niezależnie od dochodów rodziców. Ten program rozszerzamy bez jakichkolwiek ograniczeń, czyli każde dziecko w rodzinie do 18 roku życia będzie uprawnione do tej kwoty 500+. W ramach tego projektu planowane jest również obniżenie stawki podatku PIT do 17% oraz wprowadzenie zerowego podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia. Na terenie ziemi radomskiej, szeroko pojętej ziemi radomskiej, mieszka 150, prawie 4 tysiące osób do 26 roku życia. Zakładamy, że kilkadziesiąt tysięcy osób będzie mogło skorzystać z tej formy wsparcia. Jest to ewidentne pokłonienie się tym, którzy rozpoczynają swoją pracę zawodową. Ostatnim z projektów wchodzących w skład piątki Kaczyńskiego jest przywrócenie połączeń autobusowych między mniejszymi miejscowościami. Cieszę się, że rząd polski dostrzega te potrzeby. Mam nadzieję, że na etapie konsultacji również my, starostowie, będziemy mogli się wypowiedzieć po to, aby on nabrał realnego kształtu. Pieniądze na realizację tych założeń mają pochodzić z uszczelnienia systemów fiskalnych. Na tyle uszczelniliśmy system fiskalny, że dzisiaj jako państwo nie jesteśmy drenowani przez różnego rodzaju przestępców skarbowych i stać Polskę i Polaków na to, żeby wspierać rodziny, ale także żeby wspierać różne inne grupy społeczne. Piątka Kaczyńskiego to zbiór obietnic Prawa i Sprawiedliwości, które zostały ogłoszone w połowie lutego w Warszawie na konwencji partii.